Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Icewind Dale Enhanced Edition. Już było, tak bardzo chciałem dokończyć, tak bardzo chciałem grać dalej, że nie chciałem kończyć ostatniego odcinka, ale niestety czas nas goni, musimy się trzymać schematów, moi drodzy, żeby nie wszystko naraz. Ale właśnie, tu dałem pauzę, bo tutaj się lisz przecież odradza. Zapomniałem o tym kompletnie, ale mamy to, po co tutaj przyszliśmy. Tylko muszę teraz to znaleźć. Mieliśmy zacząć od przeczytania dzienników, żeby wiedzieć, co jest grane. Ale dajcie mi chwilę. To się może jeszcze przydać. Tutaj jakie cuda. Ale nie mamy teraz na to możliwości. Tak jest. Filakterium. Terikana to jest to, po co tutaj przyszliśmy, a my może przypomnimy, a raczej wyjaśnimy sobie, no przypominając przy okazji, co jest grane. Dziennik Briata. To chyba już czytałem. Dziennik Reznata. Do dziś nie wiedziałem, co to strach. Nie poznałem go ani w młodości, ani później, a jednak w jakiś sposób nagle pojawił się u mych drzwi. Gotów pożreć wszystko, co ceniłem i kochałem. Ludzie, elfy, tylko oni tak mogą. Tylko oni potrafią ugiąć się, gdy ich najbliżsi najbardziej ich potrzebują. Tylko oni. Nie mogę teraz spojrzeć w twarz moim ludziom, gdyż jestem już innym człowiekiem i nie zaakceptuję już tego, na co nie zasługuję. Wybaczcie mi, proszę. Dziennik Terikana. Dziennik Geneka. Tutaj jeden z dzienników, pamiętam, że wam powiedziałem, że jak chcecie, to możecie sobie przeczytać, ja wam to przewinę, ale to był chyba jakiś większy dziennik. Spróbujemy sobie przeczytać ten dziennik Terikana. Jest to lisz, z którym w sumie próbujemy tutaj zawalczyć. Wieczór, dzień 19. Ta część głębi sprawiła mi, delikatnie mówiąc, miłą niespodziankę. Nie dość, że starożytne krasnoludzkie strachy zapewniają mi spokojną pracę, to jeszcze nauczyłem się sprawiać, by ich duchy stały się mymi bezwolnymi sługami w pozyskiwaniu wiedzy. Wkrótce ostatecznie wyzwolę się z ograniczenia, a moje istnienie w tym regionie będzie dowodem, że moja moc nie ma sobie równych. Moje nowe sługi nie potrafią nawet znaleźć swojego miejsca tak długo, jak moje myśli przypełniają ich umysły. Ranek, dzień 23. Ciekawe doświadczenie. W końcu udało mi się otworzyć drzwi do grobowca Yamota i gdy do niego wchodziłem, opadło mnie znużenie. Najpierw czułem się tak, jakbym niechcący uruchomił pułapkę, ale gdy później poszedłem tam znowu, stwierdziłem, że to niemożliwe. Czułem się tak, jakby życie opuszczało mnie ciało, niszcząc jego jedność. W przyszłości będę musiał ostrożnie zbadać to pomieszczenie. Czuję, że w tych komnatach może być coś, co może sprawić mi kłopoty. Ranek, dzień 26. Zrezygnowałem z próby otwarcia drzwi do zęba wielkiego gada. Miałem nadzieję, że uda mi się tam wejść i zdobyć niektóre rzeczy potrzebne mi do odprawienia obrządku przejścia, ale najwyraźniej bez klucza nikt nie jest w stanie otworzyć tych drzwi. Czytając starożytne teksty, które można tu znaleźć, dowiedziałem się, że umieszczono klucz w pobliżu krasnoludzkiego pomnika na zewnątrz cmentarza, ale w obecnym stanie kuźni nikt nie jest w stanie znaleźć miejsca, w którym został ukryty. Obawiam się, że bez pewnych źródeł proces uczyni mnie słabszym niż początkowo zakładałem, ale chyba nie mam wyboru i użyję tego, co mam. No tak, faktycznie. Dziennik Geneka. Zajmuję ten grobowiec już od kilku dni i jutro rano jeszcze raz spróbuję przejść przez cmentarz. Drzwi do zewnętrznego korytarza są zamknięte, ale wiem, że klucz znajduje się w pomniku wbudowanym w pomnik przy kuźni. Pomnik wbudowany w pomniku przy kuźni. Okej. Z pomocą bogów albo po prostu dzięki szczęściu w czasie mojej ostatniej wyprawy udało mi się uniknąć tego strasznego lisza, a badając kuźnię udało mi się namierzyć pojemnik. Wydaje się, że aby wydostać pojemnik trzeba będzie ponownie uruchomić posąg. Ale jak dotąd nie udało mi się znaleźć niczego, co w najmniejszym stopniu przypominałoby włącznik dźwigni ITP. Co mogłoby to zrobić? Mogę tylko przypuszczać, że to wszystko sprawka lisza i tak długo jak pozostanie on w tych komnatach, nie uda mi się znaleźć klucza i uciec. W tych grobowcach odkryłem działanie potężnej magii, ale nawet jeśli jakimś cudem udałoby mi się pozbyć tej wstrętnej istoty, to na pewno ukrył on pojemnik zawierający jego siłę życiową poza tymi murami. Bez zniszczenia pojemnika jego śmierć będzie chwilowa, a gdy wróci, nie ośmiela się dłużej tu pozostać. Okej. Wątpię, żebym musiał to nosić. Ale tak w razie czego wezmę to na chwilę jeszcze ze sobą, zanim wrócimy do tego duszka, co tam na początku go spotkaliśmy. Tu
tutaj wszędzie byliśmy, prawda? Tam nie możemy wejść. Szybki zapis i tutaj trzeba czary. Tarcza antymagiczna. Tak, a więc jest... Rozprasza również głuchotę i ogłupienie czarującego. To jest dobre, ale nie możemy rzucać czarów wtedy też, nie? To jest takie... To już nie jest dobre. Chaos. Bardzo dobry czar właśnie umysłowy, którego nie chcemy, żeby ktoś na nas rzucił nigdy. No nie, tego nie zdzierży. Nie ma takiej opcji. Dobra. I tam tak samo dominacja. To są bardzo mocne czary. Ale to jest raczej gdzieś tu. I byśmy zrobili tak... No właśnie mam zamęt już. Tak, dominacja i chaos. Ale na razie te chmury. Może w sumie jedną chmurkę możemy sobie odpuścić. Damy chaos. Bardzo mocny czar, jakby nie było. I tutaj dałem kulę, dobra. Spoko, myślę, że możemy ruszać. Pędzę jak strzał. Ja? Co znowu? Ach, ta stara dobra gierka, kurde. Grało się, ale można grać dalej. Ja tam lubię grać i w stare i w nowe gierki. No cześć. Nie ma sprawy. Miło was znowu widzieć, podróżnicy, jak mogę wam pomóc. Hola. No tak, nie ma nic za darmo, ale ja myślałem, że to... Kolego... No zobacz, co mam przecież. To nie ten pomnik? Dziennik. Pojemnik znajdujący się w holu bohaterów. Zanieś go do grobowca Yamota. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Kurde. Tośmy poleźli nie tam chyba. Jest grobowiec Yamota. Jak strzała. O, Lisz się obudził chyba. I już zginął. Wystarczyło tutaj wejść w zasadzie. No i dobra. To teraz chyba jak z nim pogadam, to się ucieszy bardzo ten duszek nasz. No, ale spoko. Myślę, że możemy to w sumie wywalić. Albo tą sprzedam w sumie Garretowi, on lubi takie rzeczy. Czy może ktoś tam jeszcze? Ja? Czy nie mogę doczekać, aż zidentyfikujemy te przedmioty. Aż sobie chyba dam na chwilę 3 czy 4 identyfikacje do repertuaru i potem to zmienię, wiecie? Żeby wszystko mi zidentyfikował ładnie. Tutaj może się uda odpocząć? Już tutaj nikogo nie ma. Ach, nie mogę, dobra. Jak strzała. Nie, dobra, to tam przy duszku będziemy mogli na bank. Już go nie ma, o kurde, co tu się dzieje? Zmieniła nam się komnata, jak widzimy.
Nie zmienia faktu, że musimy spróbować. Udało się, super. Czego sobie życzysz? Dawaj mi to wszystko, identyfikuj. I tak. Skarabeusz obrony, rzut obrony plus 2 przeciw pertyfikacji i polimorfii. Może być. Pertyfikacja, co ty masz? Uuu, to nie. Co ty założysz? Pertyfikacja. Kolczuga życia plus 3. O, regeneracja i maksymalny punkt życia większy, ale bomba. Co ty masz? 0, kurczę. 2. To ty może, mój przyjacielu najdroższy. Charyzma minus 2. Ale jest niewrażliwy na okropne zauroczenie. Zauroczenie zamęt, rozkaz, bezmyślność. No właśnie. Trzeba nam dokonać wyboru, będzie zaraz. Jeżeli będę musiał zdjąć tą zbroję mitrylową po wyjściu na zewnątrz, bo tak to może być z mitrylową zbroją, że ona się rozpadnie po wyjściu na światło dzienne, to wtedy założę sobie oczywiście kolczugę życia. A to sobie sprzedamy prawdopodobnie, bo tu mi bardzo odpowiada ten fakt, że on jest niewrażliwy na właśnie te najgorsze czary działające na umysł. Bardzo mi to odpowiada. O, prawda, Benorgo plus 3, klasa pancerza plus 1, 10% szans na ogłuszenie. No nieźle, nieźle. To najlepszy topór, jaki nam się trafił. Klasa pancerza plus 2, kurde. Ach. Odporność na pociski. Trochę gorszą mamy tą. Ajajaj. Ciężki wybór. To na pewno nie jest... No to klasa pancerza plus 2, co nie? 10% szans na ogłuszeniu celu na 4 rundy, to też nie jest złe. Trzeba będzie coś poświęcić trochę. Na razie zachowam ten topór na pewno. Ten oczywiście sprzedam. Ale ten zachowam na razie. Zobaczymy, jak sobie będzie radził tutaj. O, no proszę, błogosławiony Heum Latandera. Klasa pancerza plus 2. Leczenie średnich ran, neutralizacja trucizny, zdjęcie paraliżu, zarąbisty. Masakra. No i już mamy problem rozwiązany w zasadzie. Ty masz jaki? Klasa pancerza plus 1, nie wrzeżywiłeś na zakręcie grozy i płaszcz strachu. No i spoko. A ty nie masz żadnego specjalnego. Także już masz rozwiązany problem klasy pancerza, nie? I to możemy sobie w takim razie sprzedać oba te. Ten topór jest po prostu lepszy. Chociaż daje tą klasę pancerza lepszą, nie? No te obrażenia niewiele, ale trako ma lepsze. Lepiej trafiać będzie, nie? Lepiej się posługiwać. Także zarąbisty sprzęcik. Powróćmy może do... Magiczny pocisk klasyczny. Rządzi. Kapłan, tak? 1, 2, 5. No psalm był zawsze dobry, ale nie tym razem. No dobra, to leczenie, nie? I pierwszy raz piąte i damy sobie grupowe O, jest wskrzeszenie w końcu. No kurde, już się nie musimy martwić. Jak ktoś padnie, to go wskrzesimy najwyżej. I to jest zajebiste. Ale damy na razie grupowe leczenie lekkich ran. To może nie... Lepiej krytycznych. Grupowe leczenie to dla jakichś takich mocniejszych niż lekkich, bo nasi tutaj przyjaciele mają bardzo dużo punktów życia już. Ale później
No jakby nam ktoś zginął, to sobie przemienimy na to wskrzeszenie, wiadomo. Okidoki, co tutaj się dzieje? Lawa zaczyna płynąć. I teraz jak wejdę, to będzie to samo miejsce? Tak, dobra. Będę jak strzała. Jak serce ogrzewa komnatę, tak i moje serce jest ciepłe, wiedząc, że moi bracia powrócą na spoczynek. Wiele wam zawdzięczamy, podróżnicy. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Jeśli przyjrzyjcie się kuźni, dostrzeżecie kształt naczynia. W nim znajduje się klucz do wrót w holu bohaterów, prowadzący do lodowca ząb wielkiego gada. Wierzę, że gdy już dotrzecie do lodowca, znajdziecie odpowiedzi, których szukacie. Dziękuję wam jeszcze raz, przyjaciele, i niech Moradin uśmiecha się do was. Nie ma za co, teraz odpocznij, Norlinorze. Dzięki. I tak sprawdzę, czy pułapek nie ma. Będzie jak strzała. Może jest coś, o czym Norlinor nie wie, nie? Jeszcze sobie sprawdzimy. Ja. Robi się. Dawaj. Topór kolejny. Co my tam mamy? W ogóle możemy z dwoma toporami przecież biegać, o czym zapomniałem, nie? O, plus 4, kurde. I dajemy tak. Tylko, że tutaj klasa pancerza, nie? Pawęż siły zarąbiste. Ale byśmy latali tak, nie? Cyk. Z dwoma, nie? To by, podejrzewam, żeby tutaj taką sieczkę czynił. Że przegięcie. Dwoma broniami ma tylko jedno. Mieczem i tarczą ma dwa. Kurde, nie? No tylko, że to jest poświęcenie klasy pancerza wtedy. Ale może spróbuję sobie. Boom, będzie, ale to kurde, to jak on będzie tutaj rzeźnił teraz. Coś czuję. Oczywiście zachowuję ten pawęż, nie ma o czym rozmawiać, nie? Ale tu mamy plus 3, tu mamy plus 4 topory. Zobaczymy, jak będzie latał. Jakby co, to ten pawęż tam jest oczywiście. Jak go będą za mocno bili, to spoko, tam dostanie tarczę z powrotem. Ale zobaczymy, jaką będzie teraz miał siłę rażenia. No i ruszamy dalej. Nie ma sprawy. O kurde. No tak się stanie. Spiżowe strażniki. Wdychaj. O kurde, ksiepają. Wow. Mają tą moc. Tak. Trzeba ich trochę tutaj porezać chyba. Czymś. Nie mam czym. Jestem gotowa. Jak zawsze. Czego sobie życzysz? Chyba już niewiele przygód przede mną. Po prostu są dobrzy, ale strasznie go biją. Chyba już niewiele przygód, a znowu. Osaka. Musisz się ulotnić na chwilę, przyjacielu. Będzie jak strzała. No debile będą za nim łazić oczywiście, nie? Do usług. Przygotuj się. No. Tak, jego trafiają, to Krasnala też będą teraz trafiać, wiadomo. Zginiesz. Zginiesz. Potrzebuję leczenia. Tak. Przygotuj. Wdychaj. Twoje życzenie? Ciekawe, jak tam magia spiżowi strażnicy.
No odporność, no kurde, zabili mi krasnala, ale go skrzeszę zaraz, może. Czego sobie życzysz? Szkoda, że odporny jest sypki kot. Łykaj szybko. No dobra. No mocno przywalili, nie? Do usług. Tak się stanie. To nas zaskoczyli trochę. Herbatka. A, zajebista. Nie ma to jak herbatka przy dobrym RPG-u. Jeśli się zgadzacie, dajcie łapkę w górę. Co znowu? Dobra, szybki zapisik jakiś, ale zrobimy może inny niż quick save. Tak w razie czego? Aha. Właśnie dlatego też kapłana zawsze mam, no to jest logiczne. Kurde, nie mogę tu odpoczywać. No ten jego sprzęt chyba nie zniknie. Dlatego właśnie też mam kapłana, no to jest, mówię, logiczne, raz, że leczenie, ale też bardzo ważna rzecz. Wskrzeszenie od razu, jak któryś, któremu się zdarzy paść, to od razu go sobie wskrzesimy po walce, już się tym aż tak wtedy nie przejmuje, jak zazwyczaj, że jeden pad, o nie, no to wczytuję, bo kurde, teraz weź to, zbieraj wszystko i biegnij gdzieś tam, szukaj kapłana, nie? Albo jak jesteśmy w takim dungeonie jak teraz. W sensie, że... Dungeonie, no... No kurde, właśnie... To... Zanim z niego wyjdziemy, to ta postać nie wstanie, co nie? Robi się... A jak mamy kapłana, który wskrzesza, no to sprawa jest o wiele prostsza. Także u mnie kapłan w drużynie to jest podstawa. Bez kapłana ciężkie życie. A tutaj jest sprzęcik naszego kolegi. I teraz piękny cud wskrzeszania, moi drodzy, na waszych własnych oczach. Witaj z powrotem. Któryś to był ten dobry, nie? Nie? Co znowu? Tylko tyle? No to powiem, że ci mieli nieźle, nie? Siłę rażenia mieli, spoko. Ale padli u naszych stóp w końcu. Tam krasnalowi się nie poszczęściło zwyczajnie. Że akurat oberwał. Nie ma sprawy. Przedzierając się wśród orogów w wyższych komnatach, grupa zeszła głębiej do wnętrza krasnoludzkiej fortecy. Ciosany korytarz stopniowo zmieniał się z kamiennego w lodowy. Jak gdyby krasnoludom brakło miejsca w górach i musiały rozbudować swe tunele w sąsiednim lodowcu.
wijące się w lodowcu i wychodzące na zamarzniętą powierzchnię korytarze, smagane były lodowatymi podmuchami wiatru. I na dzień dobry, witają nas trole lodowe. Większe nawet. Co znowu? No. Aha. Miło z ich strony, że przynajmniej złocisze jakieś ze sobą noszą. Gotowy. Ach, ty nie masz, kurczę, dobra. Ktoś tu miał kwasem możliwość. Mm-hmm. Zamieniam się w słuch. Dawnośmy trola nie spotkali. Coś, jakiś kwas, czy... O, jest, strzały, dobra. O, plecaka, wszystkie. God damn it. Ah. Wow, plus dwa nawet. Tu jest. Ja, robi się. Ekstra. Oczekuję na twoje rozkazy. Co znowu? Pędzę jak strzała. Wow. Ogłuszony został. Zapadniesz na wieczny sen. Chyba. No. Aha, robi się. Zdychaj. Nie ma sprawy. Ja? Ekstra. Jestem gotowa. Jak co zawsze. Znowu? No. Nie ma sprawy. Twe życzenie? Aha, pędzę jak strzała. Pa, ucieka. A nie, idzie do mnie. A tędy nie mógł przyjść? A, nie mógł. No właśnie, nie mógł. Wszystkich was zabijam. Się od najlepszej strony. Zamieniam się w słuch. Ja? Nie ma sprawy. W rzeczy samej. Co znowu? Połowa łupu jest moja. O nie, tak na pewno nie będziemy rozmawiać. Co za dzięcioł. Jestem gotowa, jak zawsze, w rzeczy samej. Czego sobie tak? Aha. Twe życzenie? Ja? Do usług. Zamieniam się w słuch. Tak się stanie. No. Co znowu? Tak? To wszystko? Nie w twej krwi wypiorę swą brodę. Oczekuję na twoje rozkazy. Aha. I tak potrafią czasami być wkurzające, no co zrobicie. No, idą następne łajzy. Ja? Nie ma sprawy. Łatwizna, goblizna. Co znowu? Pędzę jak strzała. Jestem gotowa, jak zawsze.
Robi się... Aha. Bum. Musimy odpocząć, ale jeszcze troszkę go podleczę, dam radę. Zaraz spróbujemy sobie wychillować. A to na dzisiaj będzie wszystko w tym odcinku naszych przygód w Dolinie Lodowego Wichru, moi drodzy. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Zostawcie po sobie jakiś miły znak. Zachęcam do komentowania, wspólnej zabawy na żywo i w odcinkach na naszym kanale. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.